No przede wszystkim zobaczyliśmy dzisiaj, moim zdaniem, szybki mecz z obu stron. My jako gospodarz, GKS Tych jako goście. Mecz zakończony remisem 1-1. No zdawaliśmy sobie sprawę, że rywal dzisiejszy GKS Tychy to jest taki niewygodny rywal, który się bliżej przyjrzeć tej drużynie, to prezentuje taki niewygodny styl gry. Jest to drużyna dosyć wszechstronna, ma sporo atutów swoich też w ofensywie. Jest do tego taka mocno pragmatyczna, czyli takie mecze jak wygrane przez tą drużynę na Arce Gdynia, gdzie właśnie trzeba było takim pragmatyzmem, to potrafili zdecydowanym konkretem właśnie Arko ograć. I tu też zdawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz będzie nie tyle z poziomu zaangażowania tutaj decydował się wynik, co właśnie chodziło o takie detale, o różne fazy gry i wydaje mi się, że jak miał ocenić spotkanie, to jestem zadowolony z początku meczu, 15 minut, gdzie też potrafiliśmy dosyć płynnie się utrzymać przy piłce, też pod pressingiem przeciwnika, też Górnik, przepraszam, GKS Tychy, podchodząc wysokim pressingiem do nas, my właśnie utrzymaliśmy przy piłce. I takie właśnie momenty były, które dawały nam sporo pewności, ale po 15 minutach, uważam, że między 15 a 45 minutą miał ocenić, gdzie był nasz najsłabszy moment w meczu, to właśnie te pół godziny ostatnie pierwszej połowy, z pozycji tego, że notowaliśmy wtedy zbyt dużo strat. Rywal wymuszał w nas takie indywidualne straty, które powodowały właśnie stałe fragmenty, długie auty wykonywane przez GKS Tychy, czy też doprowadzanie piłek w boczne sektory, trochę tych dośrodkowań się pojawiło, także to był taki moment, którego no, nie można tam, powiedzmy, do końca akceptować w sensie tego, co miało się dziać w drugiej połowie. Druga połowa zdecydowanie moim zdaniem lepsza, szczególnie w odbiorze piłki w takim, powiedzmy, w takich akcjach właśnie w obronie, przechodzeniu do takich akcji ofensywnych z kontry, ale też, powiedzmy, momenty ataku pozycyjnego. I doprowadziliśmy ten mecz właśnie do końcówki, kiedy właśnie te zmiany sprzed Bartek Kalinkowski, Karol Struski powędrował na dziesiątkę, Sergiej Krykun z lewej strony na prawą, na lewą stronie pokazał się Przemek Banaszak i został Bartek Śmiączka na dziewiątce. To jest fragment, myślę, że od 80 minuty. To był nasz najlepszy fragment tego spotkania. No tutaj moim zdaniem mocno docisnęliśmy i stworzyliśmy 5 sytuacji, no bo trzeba tutaj te sytuacje wypunktować. Doskonałe tam podanie, gdzieś tam ktoś obsłużył, już nie pamiętam kto, Sergeja Krykuna, uderzenie z polu karnym, tam z kilku metrów broni Jałocha. Stały fragment, Śpiączka zbija do Baranowskiego, Baranowski z kilku metrów trafia w Jałochę, Jałocha broni. Później sytuacja Śpiączki, gdzie z kilku metrów no, strzela prosto w Jałochę. Jeszcze jedna sytuacja Krykuna i strzał Struskiego nad poprzeczką, także my tutaj w końcówce te akcje przede wszystkim stworzyliśmy i tutaj nasi plus dla zespołu, że potrafiliśmy właśnie w tym powiedzmy momencie, kiedy ta energia gdzieś tam ucieka, docisnęliśmy i stworzyliśmy akcje takie piłkarskie, ale też groźnie było pod naszą bramką, ale moim zdaniem przede wszystkim w końcówce to, co GKS Tychy stworzył, to po naszych błędach indywidualnych, gdzieś ktoś powiedzmy wyprowadzając piłkę, gdzieś tam piłkę zgubił i tutaj powiedzmy to jest jakiś tam mankament w tym meczu. Teraz mamy koniec meczu i remis. No nie chcę tutaj powiedzieć, że nie dosyć. Wiadomo, że zawsze chce się wygrać, zawsze chce się mieć 3 punkty. Nastawiliśmy się do tego, żeby tutaj właśnie po tą pełną pulę sięgnąć. Nie udało się. Musimy to zaakceptować, dopisać ten punkt i już myśleć o kolejnym spotkaniu, no bo tempo jest zawrotne. Za 3 dni gramy już kolejne spotkanie. W następnym teraz 2 wyjazdowe mecze w środę w Niepołomicach. W następną niedzielę jedziemy do Opola, także no tempo zawrotne, a za nami już też kilka meczy co 3 dni. I tutaj, jak mówiłem, trzeba być elastycznym, dobrze też nastawionym mentalnie i teraz myślę, że tutaj czas dla masażystów, dla fizjoterapeutów, regeneracja. Na razie odpoczywamy, ale w swoim czasie pomyślimy właśnie o kolejnym spotkaniu.